dnia 20 lutego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na ulicy Świętego Józefa ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk będzie święcił nowe sale do zajęć praktycznych dla kierunku pielęgniarstwo. Przypominamy, że kierunek ten jest realizowany już od października, od początku roku akademickiego 2020-2021. W wydarzeniu biorą udział zarówno studenci pielęgniarstwa, jak i wykładowcy oraz władze uczelni. Świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejsze głosimy ideę, aby ludziom dać pokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję. Duma, radość i nadzieja. Te słowa pozostaną na długo w sercach studentów, jak i władz uczelni. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zostały poświęcone nowe sale do zajęć dla kierunku pielęgniarstwa. Są potrzebne konkretne też i pomieszczenia, te laboratoria, te sale do zajęć praktycznych, gdzie nasi studenci będą nabywać nie tylko wiedzę, ale też umiejętności praktyczne. Mówił rektor uczelni Zdzisław Klawka. Studenci do dyspozycji mają pracownię podstawowych umiejętności praktycznych oraz pracownię anatomiczną, wyposażoną dodatkowo w komputery najnowszej generacji. Wielka duma, że w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej można studiować pielęgniarstwo na najwyższym poziomie. Jest to elitarny kierunek, który służy życiu. Tutaj studenci uczą się, jak służyć życiu, jak na wzór wielkich świętych, ale i profesjonalistów, otaczać chorego opieką, towarzyszyć, wzmacniać, pielęgnować. Pielęgniarstwo powstało za inspiracją ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Ale po co akurat ten kierunek? Dlaczego pielęgniarstwo? Bo kulturę człowieka mierzy się podejściem do ludzi słabych, potrzebujących, starszych, bezbronnych. Potrzeba właśnie takich ludzi, żeby tak podchodzili. Nie ukrywam, się bardzo cieszymy z tego, że w końcu możemy być tutaj i mieć możliwość spotkania się razem i ćwiczenia. Bo jeżeli nie nabędziemy tych umiejętności też manualnych, tych fizycznych, to tak naprawdę pielęgniarki, pielęgniarze z nas będą kiepscy. Kiepscy jednak nie okazali się nasi pielęgniarze, gdy jedna ze studentek gorzej się poczuła. Można rzec, że zajęcia praktyczne się odbyły i przebiegły pomyślnie. Po przemówieniach oraz odśpiewanym hymnie pielęgniarstwa salę oficjalnie poświęcił ojciec dyrektor. Dla upamiętnienia tego wydarzenia wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. To jest początek. Dobry, mam nadzieję, bardzo miła młodzież przyszła na studia, bardzo ciekawi ludzie, wykładowcy. To wszystko bardzo cieszy.